Czysta determinacja i szalona pasja w połączeniu z nadzwyczajnymi umiejętnościami stanowią tylko część powodów, które czynią Nolana tak wybitnym twórcą filmowym. Od stworzenia niezależnego filmu w Czerni i Bieli do stania się najbardziej wpływowym filmowcem w historii, zdobywającym ponad 5 miliardów dolarów przychodu z kin. Świat kina przyjął go z otwartymi ramionami za jego niepojęty wkład w rzemiosło filmowe. Nolan to rzadki gatunek reżysera, który stara się ograniczyć użycie efektów CGI w kluczowych scenach swoich filmów. Jako twórca filmowy wierzy w tworzenie wrażliwego wpływu i dostarczenie najbardziej autentycznego doświadczenia kinowego. Dlatego też dużą część wizualnych elementów filmu rejestruje na kamerze, a potem dodaje efekty CGI. Dla twórcy słynącego z widowiskowych efektów wizualnych, minimalne użycie efektów specjalnych może być dość dużym zaskoczeniem. Gdy Nolan ogłosił swój kolejny projekt poświęcony ojcu bomby atomowej, Robertowi Oppenheimerowi, internauci oszaleli, spekulując, czy Nolan rzeczywiście wystrzeli bombę atomową na potrzeby filmu. Odpowiedź brzmi: tak, zrobił to. Ale bez użycia efektów CGI. Ta zdumiewająca informacja udostępniona przez ekipę filmu Oppenheimer znacząco podniosła oczekiwania co do filmu. Przedstawiamy szczegółowe omówienie, jak Nolan i jego ekipa osiągnęli efekt eksplozji nuklearnej bez użycia CGI. Nolan idzie poza oczekiwania, jakie stawia mu świat. W Oppenheimerze przewyższył swoje wcześniejsze osiągnięcia, tworząc efekt wybuchu nuklearnego praktycznie bez użycia efektów specjalnych. W wywiadzie dla Total Film Nolan wyznał, że to zadanie okazało się bardziej wymagające niż jego wcześniejsze przedsięwzięcia. Od samego początku w zespole miał Andrew Jacksona, który był jego nadzorcą efektów wizualnych. Razem badali praktyczne podejścia do uchwycenia różnorodnych elementów wizualnych w filmie, począwszy od reprezentowania dynamiki i fizyki kwantowej, aż po odtworzenie samego testu Trinity, czyli pierwszej bomby atomowej, która została przetestowana w 1945 roku. Ekipa Nolana również stanęła przed zadaniem odtworzenia Los Alamos, czyli miasteczka, które było zbudowane specjalnie na potrzeby prac nad bombą w Nowym Meksyku, stawiając czoła niezwykłym warunkom pogodowym. Te praktyczne wyzwania były kluczowe dla zachowania autentyczności filmu. Nolan konsekwentnie podkreśla swoje przekonanie, że efekty specjalne obniżają stawkę w filmie, ponieważ eliminują poczucie niebezpieczeństwa i sprawiają, że widzowie czują się bezpiecznie. A to nie to było celem w Oppenheimerze. W przypadku eksplozji Trinity, ekipa od efektów specjalnych użyła tradycyjnej techniki znanej jako perspektywa wymuszona, stosując modele zmniejszone. Perspektywa wymuszona jest to rodzaj złudzenia optycznego stosowanego w filmach czy fotografiach, które powoduje, że dany obiekt wydaje się być bliżej lub dalej. Trik jest prosty. Im bliżej rekwizyty znajdują się od kamery, tym większe wydają się być na ekranie, co efektywnie przekazuje pożądany efekt wizualny. Po przygotowaniu rekwizytów intensywne ognie podczas eksplozji były połączeniem przede wszystkim benzyny i propanu. Ta kombinacja została wybrana ze względu na wysoką wydajność energetyczną w aspekcie pirotechnicznym. Dodatek proszku aluminiowego i magnezu miał na celu odtworzenie oślepiającej błyskawicy charakterystycznej dla eksplozji nuklearnej. Celem zespołu było stworzenie efektu wizualnie uderzającego, który pozostawi trwałe wrażenie na widzach, podobnie jak jasność doświadczana podczas rzeczywistego uderzenia nuklearnego. Ich ostatecznym celem było zafascynowanie widzów tym niezwykłym widowiskiem i wywołanie dyskusji na jego temat. Nolan opisał to innowacyjne podejście jako połączenie eksperymentów na wielką skalę z najdrobniejszymi detalami. Określił swoje osiągnięcie jako wyjątkowo eksperymentalne, obejmujące połączenie eksplozji czarnego prochu, benzyny, płonącego magnezu i starannie zaplanowanych interakcji między różnymi olejami i cząstkami. Te elementy zostały starannie wybrane, aby zachować dynamikę, efekt wizualny i naturę eksplozji. Największym wyzwaniem było jednak stworzenie charakterystycznej dla wielkich eksplozji chmury grzybowej. Chmura grzybowa to określenie używane do opisu typowego efektu ubocznego detonacji nuklearnej. Nolan ujawnił, że wizualizacja ognistego abstraktu w genialnym umyśle Oppenheimera stanowi nieprzekraczalne wyzwanie.
Aby osiągnąć tę prawdziwość eksplozji Trinity, ekipa mądrze sfotografowała całą eksplozję spowodowaną przez TNT z różnych perspektyw i dokonała kompozycji przy użyciu komputerów, co umożliwiło dodanie wielu warstw do eksplozji. W pewnym sensie Nolan naprawdę wywołał eksplozję, ale nie był to prawdziwy wybuch jądrowy i to czyni Oppenheimera najbardziej ambitnym projektem Nolana. Faktem jest, że Nolan ma zdolność tworzenia realizmu w filmach. Czy to podczas wywracania ciężarówki w Mrocznym Rycerzu, czy obracania korytarza w Incepcji. Jego buntownicze kreacje sięgają od stworzenia kurzu w Interstellar po wstawienie samolotu w powietrzu, tak jak w Powrocie Mrocznego Rycerza. Tę determinację i pragnienie przeciwstawiania się CGI można przypisać żarliwej pasji twórcy, by osiągnąć najbardziej nieskazitelne doświadczenie kinowe. W przypadku Oppenheimera Nolan ocenił film jako najbardziej odpowiedzialny projekt ze względu na jego złożoną subiektywność.